Ten odcinek będzie troszeczkę inny, nie kamperowy. To będzie odcinek poświęcony w całości Medjugorje, ponieważ przyjechaliśmy tutaj do Medjugorje i chcemy spędzić parę dni. No i pomyśleliśmy, że zrobimy taki mini przewodnik po tym miejscu. Jeżeli ktoś z Was chciałby posłyszeć, jak związana jest historia nasza z Medjugorje, to my już nakręciliśmy na ten temat materiał. Możecie go zobaczyć sobie tutaj. Również na końcu, pod koniec tego filmu będzie taka miniaturka, będzie można sobie kliknąć i obejrzeć ten odcinek, który powstał w maju 2018 roku. A teraz pokażę Wam miejsca w Medjugorje, gdzie iść, co zobaczyć i co tutaj się dzieje. Centralnym punktem Medjugorje jest oczywiście kościół parafialny pod wezwaniem świętego Jakuba. Tak, to jest ten święty Jakub, który poszedł do Santiago i którego szlakami my kroczyliśmy jakiś czas temu. Kościół jest dość duży, tam zbyt wiele nie ma do oglądania, bo kościół nie jest sam w sobie jakoś taki zbyt wybitnie ozdobiony, po prostu spełnia funkcję miejsca, w którym się odbywają nabożeństwa. Jest to nowy kościół, a czy no taki nowy, no sobie tak wybudowany na długo przed objawieniami, natomiast poprzedni kościół, który był kawałeczek dalej, on po prostu się rozpadł. Oni go wybudowali na takim miękkim terenie, zaczął się opadać nierówno, no i ściany zaczęły pękać. No i doburzyli tam ten kościół i wybudowali tutaj taki duży, wielki kościół, który mieści pielgrzymów, no oczywiście no nie wszystkich, ale poza sezonem pielgrzymi się mieszczą po prostu w środku. Zaraz obok kościoła znajdują się konfesjonały. Po lewej i po prawej stronie kościoła są konfesjonały. To nie są takie drewniane konfesjonały jak u nas w Polsce w kościołach, tylko to są takie boksy. Natomiast wieczorem po godzinie 16, po godzinie 17 tutaj po prawej, po lewej stronie siadają księża z zagranicy, z wielonarodowościowi księża, którzy przyjechali tutaj z pielgrzymkami i oni spowiadają na krzesłach, na ławkach, no gdzie popadnie, gdzie tylko znaleźli kawałeczek miejsca, żeby usiąść. Język danego księdza jest wypisany na tabliczce, więc jeżeli tutaj przyjedziecie, zobaczycie księży, którzy po prostu mają tabliczkę polski, angielski, tak dalej, to w takich językach oni spowiadają, można do nich podejść. Co więcej, są jeszcze takie konfesjonały, które wyglądają troszeczkę jak toalety, ale to nie są toalety, to są po prostu takie zwykłe klimatyzowane pomieszczenia dla księdza i dla penitenta. Można tam po prostu sobie wejść i się wyspowiadać. Jakim języku ksiądz spowiada, również jest na tych tabliczkach wypisane. Więc tam jest główny plac przed kościołem, tutaj mamy kościół po mojej prawej stronie, a po mojej lewej stronie są te konfesjonały i to są te ławki, o których mówiłem. Tam siedzą księża i spowiadają, a tutaj też często, gęsto siedzą księża i spowiadają. Idąc dalej, zostawiając kościół za sobą, po lewej stronie mojej jest taki żółty budynek i jest to stara kancelaria parafialna. I tam można zamówić sobie mszę, więc jeżeli ktoś z Was chciałby mszę zamówić, to tam się idzie po schodkach, płaci się odpowiednią ofiarę i można zamówić mszę. Natomiast tutaj jest jeszcze jeden żółty budynek i to jest nowa parafia, znaczy nowe centrum parafialne i tam jest punkt informacji turystycznej, więc jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście się dowiedzieć o polską mszę albo coś w tym stylu, to możecie iść tam do informacji. Oni nie wiem, czy mówią po polsku, natomiast na pewno zrozumieją, o co Wam chodzi. Co więcej, w tamtym budynku jest również poczta i bankomat, z którego można wypłacić sobie pieniążki i sklep z pamiątkami, ale taki oficjalny sklep franciszkanów i tutaj są najwyższej jakości pamiątki i to są te pamiątki, ja tutaj po prostu lubię kupować. One nie są najtańsze, ale są zdecydowanie najładniejsze i są, no, wspierają po prostu tych lokalnych franciszkanów i wspierają tutejszych no, zarządców tej nieruchomości. Natomiast te wszystkie sklepy stragany, no to one są już w prywatnych rękach. Jeszcze Wam tutaj pokażę jedno miejsce. Jest to kaplica adoracji, która jest otwarta prawie cały czas. Można sobie tam iść i samodzielnie poadorować na Święty Sakrament, jeżeli macie taką potrzebę, posiedzieć w ciszy, pomodlić się. W tej kaplicy adoracji również odprawiane są msze w języku polskim w soboty. Więc jeżeli byście tu byli w sobotę i chcielibyście iść na polską mszę, to w sobotę o godzinie 13 w kaplicy adoracji jest taka okazja. Kaplica adoracji, widzicie, to jest punkt informacji turystycznej, a tutaj jest kaplica adoracji. Teraz znajdujemy się na ołtarzu polowym. Jest to ołtarz polowy, który znajduje się dosłownie za kościołem. Tam z tyłu widzicie wieżę kościoła. Jest telebim, który przysłania. Po drugiej stronie również jeszcze telebim. I tutaj na ołtarzu polowym w sezonie ciepłym, czyli podejrzewam, że około maja, od maja do końca września, odbywają się no, wszystkie uroczystości. Odbywa się tutaj różaniec o 17 czy o 18 w okresie letnim. Potem jest msza, adoracja i
jakiekolwiek większe eventy, jakieś większe wystąpienia, festiwal młodzieży, rekolekcje dla kapłanów, to wszystko się po prostu odbywa tutaj. Jest dość dużo ławek, a poza tym można sobie przynieść swoje krzesełko, bo w lecie jest full. Jest, wszystkie te miejsca siedzące są zajęte. Następnie możemy się udać w tamtą stronę do figurki Chrystusa Zmartwychwstałego i do grobu ojca Sławko. Ojciec Sławko to był taki miejscowy franciszkanin, który był przysłany tutaj na początku objawień. To byłby doktor teologii i to on przyjechał. Jego tu franciszkanie wysłali, żeby zbadał sprawę, bo dowiedzieli się, że tu są objawienia, więc wysłali najbardziej rozwiniętego intelektualnie franciszkanina, doktora, żeby on to zbadał i ewentualnie obalił. Ojciec Sławko przyjechał, zobaczył, co tu się dzieje, od razu to po prostu kupił, bo zobaczył, że to jest prawdziwe i te dzieci nie ściemniają, tylko mówią prawdę. I został takim wielkim orędownikiem tych tutaj objawień i ojcem duchowym całej tej parafii. Nie był proboszczem nigdy, ale był takim ojcem duchowym i opiekował się widzącymi. Ojciec Sławko założył kilka dobrych wspólnot, założył wspólnotę dla alkoholików, dla narkomanów, dla biednych dzieci. Także tutaj dość dużo jego owoców pracy jest. I ojciec Sławko codziennie chodził na górę Krzyżowa, o której jeszcze wam będę mówił za chwilę. I podczas jednej z takich wędrówek na górę wyszedł, odprawił drogę krzyżową, bo tam jest droga krzyżowa na samą górę. I po odprawieniu drogi krzyżowej pobłogosławił ludzi, zszedł 2 metry niżej, usiadł na kamieniu i umarł. I to było dzień przed objawieniem. Na drugi dzień Matka Boża się objawiła jednej z widzących i powiedziała, że ojciec Sławko jest już w niebie u niej. I grób ojca Sławko jest na cmentarzu parafialnym. Możecie tam iść. To też jest takie miejsce, gdzie jest cisza i ludzie nie gadają, więc ja bardzo lubię tam chodzić i po prostu sobie posiedzieć przy ojcu Sławko, pomodlić się bezpośrednio do niego, bo to jest takie jak nasz Jan Paweł II, święty. Uważany za świętego. Umarł w opinii świętości i prawdopodobnie będzie kiedyś ogłoszony świętym. Ale w drodze do grobu ojca Sławko warto się zatrzymać za chwileczkę przy figurze Chrystusa Zmartwychwstałego. Jest to zrobiona rzeźba przez Włocha i co ciekawe, ta rzeźba przyciąga uwagę od wielu lat, ponieważ z jej kolana wydobywa się jakaś woda, jakaś ciecz. Nie do końca wiem, czy to jest zbadane, czy nie. Jedni mówią, że to socze, inni mówią, że to jest po prostu woda. Różne są teorie na ten temat. Jedno jest pewne, na pewno coś tam wypływa i to się nie kończy, tam się po prostu skraplają, tak pojawia się jaka kropelka wody i ludzie teraz to wycierają, błogosławią się tym, wycierają różańce i tak dalej. No ja bym tego jakoś tak specjalnie jako cudo nie traktował, tylko jakieś tam zjawisko fizyczne, którego nie jesteśmy w stanie jeszcze wytłumaczyć. Może to jest jakiś cud, nie wiem. Niemniej w drodze do tej figury Chrystusa Zmartwychwstałego niedawno wystawili tajemnicę różańca, tajemnicę światła, czyli to są te tajemnice, które Jan Paweł II dodał kilka lat temu. I jeszcze jedna ciekawa informacja, jak już tam zacznę, jestem tutaj, to słuchajcie, jakbyście potrzebowali skorzystać z toalety, to tam gdzie wskazuje mój palec, tam są toalety publiczne, bezpłatne. Oczywiście można tam rzucić jakąś ofiarę, natomiast są one otwarte od rana do wieczora. I gdyby ktoś z was przyjechał kamperem, to jak widzicie, kościół jest z tamtej strony, podjechać sobie po prostu tutaj za mną na parking. Główny parking Medjugorje przy kościele jest za darmo i jest to płaski parking. Jeżeli chodzi o same objawienia, to objawienia w Medjugorje rozpoczęły się 24 i 25 czerwca 1981 roku. Wtedy to grupie 6 dzieci objawiła się Matka Boża na górze pod Bordeaux, na górę pod Wreszewa za chwileczkę zabiorę. I Matka Boża prosiła, żeby te dzieci modliły się o pokój, żeby ludzie miejscowi modlili się o pokój. I dokładnie 10 lat później, co do jednego dnia, 10 lat później po pierwszym objawieniu, rozpoczęła się wojna w Jugosławii. Bardzo krwawa i bardzo nieprzyjemna wojna, to była wojna domowa, mordowali się tutaj Chorwaci z Serbami, z Bośniakami, wszyscy nawzajem po prostu sobie podrzynali gardła, mordowali całe wioski, rodziny, więc była to okropna wojna, która się wydarzyła całkiem niedawno, kilkanaście lat temu. Matka Boża chciała, żeby tej wojny nie było, chciała, żeby się ludzie modlili, no jak wyszło, jak wyszło. Jeżeli chodzi o objawienia na chwilę obecną, to troje z widzących nadal jeszcze widzi Matkę Bożą codziennie, mają codzienne objawienia. Pozostałej trójce ona objawia się albo raz do roku, albo raz w miesiącu. To w zależności od kogo. To wszystko nie będę wam teraz mówił. Jeżeli chcecie, to możecie to doczytać i znaleźć w internecie, bo te informacje są. Spod kościoła zabieram was teraz na miejsce pierwszych objawień. Jest to góra pod Brdo i można tam się dostać samochodem.
Ewentualnie, jeżeli ktoś nie ma samochodu, to może iść na nogach albo na rowerze. I najkrótsza droga spod kościoła prowadzi przez winnicę, prowadzi przez pola. Jest kilka takich miejsc, które postaram się Wam za chwileczkę albo teraz pokazać, gdzie trzeba skręcić, żeby się dostać na to pole. No ale po prostu trzeba się dostać, bo to jest kościół, jest po jednej stronie, potem są pola i potem jest ta góra. No i przechodzi się po prostu takimi zwykłymi polnymi drogami wzdłuż winnic, wszędzie rosną winogrona, a ta góra, o której ja mówię, nazywa się Podbrdo i jest ona tam dokładnie, gdzie wskazuję teraz palcem. Także idziemy. Po drodze oprócz winogron będziecie też widzieć takie stragany, w których sprzedają obrusy, warzywa, owoce, rakije, orzechy, różańce. I ja tutaj zalecam ostrożność, jeżeli chodzi o wiarygodność tych produktów, bo one nie wszystkie są, że tak powiem, pochodzenia naturalnego i ręcznie robione. To, że tam jest napisane, że jest handmade, to nie oznacza, że to jest robione ręcznie. Możliwe, że to jest robione ręcznie, ale przez jakieś dzieci w Chinach. Więc bądźcie ostrożni przy kupowaniu właśnie tych rzeczy tutaj po drodze na polach, bo jest dużo handlarzy, którzy chcą zarobić, o, tak powiem. Gdy kończy się droga polna i zaczyna się asfalt, to oznacza, że wchodzimy w część Medjugorja, która jest znana Bijakowici, to jest taka osobna wioska, która teraz została wciągnięta w tą parafię Medjugorje i wszyscy myślą, że to jest Medjugorje nadal. Natomiast co jest tutaj istotne, to jest ten dom za mną. Jest to dom Wicki, to jest jedna z widzących. Wicka, ona ma objawienia do dziś dzień podobno. I ona tutaj przyjmowała pielgrzymów, ona tutaj miała wielokrotnie objawienia i bardzo często, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym, można ją tutaj spotkać, jak się spotyka z widzami. Ona sobie tam stoi na tym balkoniku i no i rozmawia i mówi po prostu świadectwo swoje, opowiada całą historię Medjugorje. Wokół tego domu i tutaj, jak zaraz zobaczycie za mną, wszędzie są sklepy z pamiątkami. Jest przerażająca ilość sklepów z pamiątkami, z dewocjonaliami, z różańcami, figurkami, obrazkami. Jest to no, przerażająca ilość, że tak powiem. A co istotne, to teraz właśnie Wam powiem. Teraz wchodzimy na górę Podbrdo, czyli górę objawień. To właśnie na tej górze w 1981 roku, 24 i 25 czerwca miało miejsce pierwsze objawienia i od tego czasu ta góra jest najczęściej odwiedzanym miejscem Medjugorje i to właśnie tutaj Matka Boża przyszła pierwszy raz. Oczywiście tych sklepów tu wtedy nie było, były tylko chaszcze i krzaki, ale o tym Wam powiem za chwileczkę. Jest to góra, jak widzicie, złożona głównie z kamienia. Co jakiś czas pojawia się tam resztka jakiejś tej pomarańczowej, ichniejszej ziemi. Jeżeli ktoś się tu będzie wybierał, to żeby się nie martwił, bo to nie jest jakiś wielka wspinaczka. Nie trzeba mieć specjalnych butów, nie trzeba mieć kijków trekkingowych i tak dalej. Po prostu trzeba pomalutku wyjść. Bez obaw wyjście na górę mniej więcej co 20 minut. Spokojnym krokiem, bo można wylecieć i w 10 minut. Co jest jeszcze ciekawe i co ważne za uwagi, to tam wysoko są takie płyty. O, tutaj widzicie? Tu jest taka płyta i to są stacje różańca. Do góry idzie się, jest tańce radosne, później są tańce bolesne i tańce chwalebne na dół. Natomiast jeżeli będziecie szli tylko do końca rur radosnych i w prawo, to dochodzi się do figurki. Ta figurka została postawiona w miejscu pierwszych objawień i ona została ufundowana przez jakichś pielgrzymów z Chin i przywieziona stamtąd z jakiegoś ichniejszego marmuru białego. No i tam w tym miejscu panuje cisza, bo podczas wyjścia do góry bardzo dużo grób i ludzie się modli głośno, na różańcu śpiewają i tak dalej. Natomiast przy figurce obowiązuje cisza, więc tam można po prostu sobie siąść, pomedytować, naładować się energią. Ja uwielbiam tam po prostu przychodzić, siedzieć, nic nie robić, nic nie myśleć, tylko po prostu się patrzeć na figurkę albo w kamienie, albo przed siebie. I potem zawsze wychodzę taki naładowany, taką dobrą energią, radosny i te wszystkie takie kołotanie w myślach, te głowy, te myśli, to sam tam jak idę do góry, to znika. Więc ja polecam osobom posiadającym nadmierną ilość myśli wyjście na górę i posiedzenie po prostu w ciszy. Ja już pomału idę na dół, będę mówił cicho, ponieważ panuje tu cisza.
Otóż za tą figurką, jeżeli byście chcieli, można iść też na dół i tam się schodzi tajemnicami bolesnymi, wzdłuż tajemnic bolesnych Różańca, schodzi się na dół pod niebieski krzyż. Natomiast jest to bardzo strome przejście, ja nie lubię tamtędy chodzić, bo są wysokie kamienie i bardzo się niewygodnie chodzi, więc ja normalnie wrócę tą samą drogą, którą przyszedłem, podjadę rowerem z tamtej strony i pokażę wam niebieski krzyż i powiem historię tego niebieskiego krzyża. Ale gdyby ktoś chciał, to stędy może stamtąd za figurką po prostu prosto i w dół do niebieskiego krzyża, z tym, że jest to strome podejście, niewygodne. Kilka kroków dalej dochodzimy do miejsca zwanego Niebieski Krzyż. Aktualnie są tutaj dwa niebieskie krzyże. Historia tego miejsca związana jest z pierwszymi objawieniami, kiedy w 1981 roku Matka Boża objawiała się na górze. Milicjanci się o tym dowiedzieli, no i komuniści, którzy tutaj rządzili, zabronili ludziom wychodzić, dzieciom, księżom, komukolwiek wychodzić na górę. No i przysłali tutaj bardzo dużo milicjantów, żołnierzy i tak dalej. No i oni otoczyli cały ten teren i nikt nie mógł się przez to przecisnąć. No i dzieci pewnego dnia przyszły na objawienie, nie mogły tam dalej pójść, więc się zatrzymały tutaj w tym miejscu i tutaj się objawia i Matka Boża. I później na pamiątkę tego ktoś z miejscowych wybudował tu po prostu niebieski krzyż. No i teraz od tego czasu jest to taki jeden z ważnych punktów w Medjugorju. I to pod niebieskim krzyżem odbywają się nadal objawienia. Iwan ma tutaj dość często objawienia i dość dużo grup modlitewnych tutaj przychodzi na różne modlitwy, zwłaszcza przy tym dużym krzyżu. Natomiast przy tym mniejszym krzyżu ludzie sobie przychodzą indywidualnie i w ciszy modlą się. Więc jeżeli ktoś z was chciałby tutaj posiedzieć, to jak najbardziej polecam. I na koniec, jeżeli chodzi o ważne punkty, główne punkty Medjugorje i zwiedzania tego miejsca, zostawiam Križevac, czyli Górę Krzyża. Jest to góra oddalona od kościoła mniej więcej 2 km, więc albo pół godziny można iść na nogach po jezdni, po asfalcie. Wychodząc z kościoła trzeba iść w prawo, w stronę właśnie takiego krzyża, który jest na górze, tam nad nami. Ewentualnie można przyjechać taksówką za 5 euro, albo przyjechać kamperem, samochodem. Darmowe parkingi wzdłuż jezdni są tutaj usytuowane. I trzeba uważać, bo nie masz tutaj żadnych znaków na to, że to jest Križevac. Po prostu zaczynają się takie kawiarnie, restauracje i są tak schody. I to już jest wyznacznik na to, że to jest to. No i tam później się idzie i tam jest droga krzyżowa ustawiona podczas wyjścia. Tam już nie ma żadnych toalet, żadnych restauracji, kawiarni. Tam jest tylko i wyłącznie kamienie, droga krzyżowa, a na szczycie tej góry znajduje się krzyż, do którego zmierzamy. A o krzyżu wam opowiem już, jak będziemy na górze. Tak jak mówiłem, góra Križevac to jest góra krzyża. No i na szczycie jej znajduje się biały duży krzyż, który został wybudowany tu przez mieszkańców w 1933 roku na 1900 rocznicę śmierci Chrystusa. Jest to krzyż wybudowany na wiele, wiele lat przed objawieniami, więc on tu najpierw był, a dopiero później zaczęto tutaj pielgrzymować po objawieniach. Za mną widzicie całą wioskę Medjugorje. Tak naprawdę to jest Medjugorje, a tamto to jest Bijakovići, czyli to jest to miejsce, gdzie było objawienia wcześniej. I teraz już połączyli to, bo jest wszystko jedno pod jedną nazwą Medjugorje. Także jak widzicie, jest bardzo dużo pensjonatów, jest bardzo dużo hoteli, bardzo dużo apartamentów i każdy dla siebie coś znajdzie. Ceny mniej więcej są 10 euro za jedną dobę, za jedną osobę, jeżeli chodzi o pensjonaty takie lokalne, 40 euro mniej więcej za jakiś dobrej jakości hotel, może sobie też wynająć apartament. Jeżeli ktoś z was chciałby na przykład zatrzymać się u naszych znajomych Chorwatów w apartamencie, no to nadal jest pod spodem link, a jeżeli ktoś chciałby mieszkać w takim pensjonacie większym, też u naszych znajomych Chorwatów, to też będzie pod spodem adres, jak może się z nimi skontaktować. No trzeba to zrobić telefonicznie, ponieważ tutaj internet jeszcze jest na takim nie bardzo rozwiniętym poziomie.
samym Medjugorje jest bardzo dużo różnego rodzaju wspólnot i grup modlitewnych. Są wspólnoty świeckich, wspólnoty jakichś sióstr zakonnych. Są też wspólnoty, które zajmują się pomaganiem innym ludziom, którzy są w trudnej sytuacji życiowej. Na przykład dzieci, które zostały osierocone podczas wojny. Są też samotne matki. Są wspólnoty dla alkoholików i dla narkomanów. I taką jedną z takich bardziej popularnych i bardziej znanych wspólnot jest wspólnota Cenacolo. Pisze się Cenacolo. I została ona założona przez włoską siostrę Elvirę. I to jest wspólnota, która pomaga narkomanom, po prostu pokrzywdzonym chłopakom i dziewczynom, którzy nie dostali miłości albo w domu, albo gdzieś po prostu w którymś momencie życia się wykoleili i sięgnęli po narkotyki. No i te narkotyki ich wciągnęły jak to narkotyki. I ta wspólnota ma takie bardzo proste zasady. Tam po prostu się pracuje i modli. I oni mają ponad 80% skuteczność w wyleczeniu, więc jeżeli macie kogoś wśród swoich bliskich, który chciałby na przykład zerwać z nałogiem narkotykowym, to proponuję wygooglować i znaleźć tą wspólnotę Cenacolo, bo to jest niesamowite, co tam się dzieje. Oni też udzielają się w ten sposób, że oni pomagają pielgrzymom, którzy nie mogą wyjść tutaj po schodach, bo są na przykład na wózku inwalidzkim, więc do nich wynoszą chłopaki, a ten kamień, przy którym tutaj stoję, to jest kamień, który również chłopaki z Cenacolo wynieśli i to jest kamień poświęcony ojcu Slavko, bo w tym miejscu ojciec Slavko, ten dom franciszkanin, o którym wam mówiłem na cmentarzu, to jest grób tutaj, znaczy nie grób, on tutaj umarł, w tym miejscu usiadł na kamieniu i umarł, no i oni później mu przynieśli ten ogromny głaz i to jest taki pomnik poświęcony pamięci ojca Slavko. Jeszcze tak na koniec chciałbym wam powiedzieć parę słów ode mnie, tak prywatnie, jeżeli coś myślę na temat Medjugorje. Ja osobiście wierzę w Medjugorje i wierzę w to, że tutaj były objawienia, że są objawienia. Byłem świadkiem wielokrotnie przez te 15 czy 17 lat, jak tutaj jeżdżę prawie co roku. Byłem świadkiem wielu nawróceń i wielu przemiany ludzkich serc i przemiany ludzkiego życia. Takim największym przykładem jest nasz przyjaciel Wiesiek, który przez 30 lat był uzależniony od heroiny i przyjechał tutaj do Medjugorje i Pan Bóg w ciągu ułamku sekundy zabrał mu ten nałóg, go wyleczył, pozbawił go głodu narkotykowego, pozbawił go wszystkich takich wspomnień i ciągu do narkotyków, do heroiny i do tych wszystkich innych substancji, które on spożywał. Historię Wieśka możecie sobie zobaczyć na filmie, który powstał na jego temat. On będzie zalinkowany na sam koniec, za chwileczkę się pojawi tam kwadracie, który możecie sobie kliknąć. Pod spodem też, pod tym filmem dam wam kilka linków do różnych filmów związanych właśnie z Medjugorje, artykułów z Medjugorje. Jeżeli kogoś fascynuje i interesuje ten temat, to zachęcam, żeby tam po prostu kliknąć, zaglądnąć w dół i poczytać. I jeszcze tak ode mnie, to muszę wam powiedzieć, że moje życie się całkowicie zmieniło, odkąd tutaj przyjechałem. Ja byłem, tak jak wcześniej mówiłem na poprzednim filmie z Medjugorje, byłem zbuntowanym człowiekiem. Człowiekiem, który miał problemy z różnymi uzależnieniami. I to wszystko, posłuchajcie, przez te lata przyjeżdżania tutaj, ładowania się tą pozytywną energią, to wszystko popuściło, to wszystko zniknęło. Ja teraz jestem szczęśliwy, ja ofiarowałem swoje życie Panu Bogu. I niczego mi nie brakuje. Mam cudowną, kochającą żonę, mam wspaniałą rodzinę, mam pieniądze na to, żeby żyć, mam busa, który się nie psuje, podróżuję, realizuję swoje marzenia i żyję naprawdę w takim spokoju i pokoju, czego serdecznie wszystkim życzę. Jeżeli ktoś potrzebuje, chciałby po prostu zaznać jakiego pokoju serca, to zachęcam, żeby przyjechać do Medjugorje, czy z grupą, czy samemu. To nie jest istotne. Ważne, żeby po prostu się nie śpieszyć i nie traktować tego miejsca jako takie do odhaczenia, żeby po prostu, wiesz, cyk, 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 zdjęcie jak szalone i żeby po prostu pobyć tutaj. Ja zawsze mówię, że jeden dzień to jest za mało, ale lepiej przyjechać na jeden dzień niż w ogóle. Natomiast najlepiej przyjechać tutaj na kilka dni i pochodzić sobie po tych górach na spokojnie, spędzić parę godzin na podróż, przejść się na górę krzyża, być na mszy i tak, przede wszystkim skorzystać ze spowiedzi, bo to jest podstawa po prostu tutaj bycia. I ja tak proponuję zawsze przyjechać sobie na 1-2 dni, dopiero na trzeci dzień iść do spowiedzi, żeby się tak naładować takim Duchem Świętym i zobaczyć to, co nad czym trzeba popracować. Więc gdyby ktoś chciał ze mną porozmawiać i dowiedzieć się więcej na temat Medjugorje, to ja jestem jak najbardziej w komentarzach i pod e-mailem dostępny, łatwo się z nami skontaktować. Jakby ktokolwiek miał jakiekolwiek pytania związane z Medjugorje, to zachęcam. Tak jak mówię, linki pod spodem do pozostałych filmów. A ja wam w tym momencie dziękuję. Chyba to już będzie koniec tego poradnika. Jeżeli coś jeszcze wpadnie im do głowy, to wam powiem później. Te mi se utiecie.